Cześć, wszystkim serdecznie, ja jestem CEO, to przed wami kolejny odcinek z gry Beyond Good and Evil. Panie i panowie, dzisiejszy odcinek będzie trochę spokojniejszy, ponieważ wybieramy się do miasta i bym chciał się bardzo wybrać na wyścigi. Więc pozwiedzamy sobie na spokojnie miasto, zrobimy sobie wyścig, może jeden, może dwa. Zobaczymy, jak to ogólnie będzie. I tak musimy się do miasta wybrać, tak musimy się wybrać do baru Akuda. Więc, no, tam się dzisiaj wybierzemy. Nie powinno dzisiaj być jakoś tak, wiecie, hardkorowo, że DBC nie powinniśmy zbytnio mieć. Także. Tak jak mówię, dzisiejszy odcinek będzie mega chillowy, mega spokojny. Był update do gry i ta gra się bardzo lubi wykrzaczać, jeśli chodzi o ładowanie poziomu. O ładowanie w sensie na lory skinach, bo teraz wy tego nie widzieliście na nagraniu, to mi się wydaje, ale jak się gra ładowała, mik. Peepers, you know him? The Kudabar, pedestrian district. Tak. Migdała mi gra, wyskoczyło mi kółeczko ładowania z właśnie z Windowsa całego. Oj, kiknę. Może nie. Może nie. I ogólnie gra mi się dwa razy wykrzaczyła, jak ją teraz włączałem. Więc dziwne. Lecimy do naszego kochanego miasta. Zobaczymy, co tam się dzieje. Nos mi się zatkał. Jezus Maria. Tylko chory nie był. Masakra. No, jak widzicie, ja też jestem strasznie wychillowany, jeśli chodzi o dzisiejszy dzień. Więc po prostu się siedzimy i gramy. Co tam ogólnie u was? Dajcie znać w komentarzach. Hell yeah, i tak musimy tu iść, bo się. Jesteśmy gotowi na trzeci wyścig, zrobiliśmy jeszcze jednego i drugiego. Tu zwycięstwo jest pełne. Pełna. Ej, let's go. Z tego co pamiętam, to było zablokowane chyba? Na początku, znaczy w oryginale? O, pamiętam to. Hell yeah! Ile jedziemy? 300-400 na godzinę, Chryste, panie. Tak, mamy tutaj dopalać jeszcze, abyśmy chcieli go użyć, ale czy potrzebujemy? To się jeszcze okaże. Oczywiście im dalej w wyścigach kolejnych, tym jest oczywiście ciężej, nie? Więc. To już drugie okrążenie? Panie. To bardzo łatwe. Łatwiznę jak nie wiem. Gdzie jest meta? Tutaj gdzieś? Tu. Tutaj. Żółtodziu. Panie! Czy ty wiesz, jaki ja mam katalog gier wyścigowych z moim zanadrzu? Chłopie! Ja się wychowałem na gier wyścigowych. Więc. Dziwne byłoby, żebym przegrał wyścig. A jeszcze jest rekord. Jeżeli pobijemy rekord, to jest chyba druga perła albo coś tego typu. Doktor Benzin. Czy jest rekord? Easy. Tylko jeżeli byśmy chcieli faktycznie zrobić rekord, to musielibyśmy użyć dopalacza, a tego na razie nie chcę robić. Kręci mnie strasznie w nosie. Ja tego nie przetrzymam. Czemu akurat przez cały czas nie kręciłoby w nosie? Ja zacząłem nagrywać, rzeczywiście musimy kręcić w nosie. Idziemy na drugi wyścig. Pomocy! Umrę! To get the hell out of here! Muzyka w tych wyścigach jest dojebana. No panowie, wypadł. Nie wiem, około 3 sekundy chyba do rekordu, nie? Ostatnio. Znaczy w pierwszym wyścigu. Spoko. Muzyka się nie zmienia kompletnie w tej grze. I love it. Mi się wydaje, że jest lepszej jakości. Ale nie jestem pewny. Musimy zagrać jeszcze raz w oryginał.
ogóle nie wszyscy widzieli, oczywiście jest godzinę, więc opowiem tutaj. Byłem na bazarku ostatnio ze starymi grami właśnie i dorwałem tam, panie i panowie, Beyond Good and Evil oryginalne klasyczne w polskiej wersji na płycie. To bo oczywiście była płyta z gazetki, tam którejś tam z kiedyś, tam dawno, dawien dawno, ale still. Jestem właśnie w posiadaniu Beyond Good and Evil w klasycznej wersji po polsku na PC. Jest to z tego powodu bardzo szczęśliwe. Chodź tu kolego. Cię to zaraz dopadę. Jeszcze ma jedno okrężenie poza tym. Tak czy siak. Typiarzu, ma za duży pojazd. Tu cię tylko śmignę. Well done, Jade. O Jezu, nie mogę tego zmieniać zbytnio. Jeszcze jedno okrążenie. Hell yes, brada. Let's go. No fajnie, że pokazuje nam cały czas i okrążenie ten. Czas każdego okrążenia, które mieliśmy, to jest fajne. Ty, mało jest takiej gry wyścigowej, gdzie pokazuje wam czas każdego okrążenia, które mieliście, nie? Jeżeli znacie taką grę wyścigową, która pokazuje okrążenia, no, czas od każdego okrążenia, które mieliście w wyścigu, dajcie mi znać, bo jestem ciekaw. Tak tutaj, no, w miarę dobrze. Sobie oczywiście pojedziemy na skróty. Jambalaya! I inne słowa. W języku tego nie rozumiem. O, jeszcze rekord! Kurde, od razu rekord. No ja mam gruzy pod nosem, bo mi się kichać chce cały czas, nie mogę kichnąć. Ale dzięki, pięć. Zwycięstwo, koks. A coś za rekord? Bo coś za rekord chyba też było. Może to jest tylko dla nas. A, dostajemy tylko kasę za rekord. To pff. Będę chciał, to zrobię. Te powiedzenia. Okej, okay, czyli tu na razie zaliczone. Na razie tam po rekord nie będziemy na pierwszym wyścigu iść. Czy możemy iść na kolejny wyścig gdzieś? Jakoś? Czy to się jakoś tak specyficznie szło? A tutaj jak do dwójki wejdę, to się stanie? No, wyścig 1 i 2, aha, okej, okay. Po prostu. Tak, okej, okay. Czyli za naszym lataniem, ale za naszą latanie nie możemy na razie przejść, bo nie możemy skakać naszym poduszkowcem, więc musimy na razie to olać i jedziemy do miasta. Jestem ciekaw, jak się miasto pozmieniało. Na razie ogólnie. Chciałem tylko powiedzieć, że ta woda mi się nie podoba w tej grze. W sensie te odbicia, jak na aktualną technologię, mogły być lepsze, bo ta woda wydaje się być taka strasznie mętna. Ja wiem, że to jest morze, bądź ocean, bądź jezioro, bądź cokolwiek. Ale mogło to być zrobione lepiej, przynajmniej w moim odczuciu, nie? Dzielnica pieszych, let's go! Coś zjebali w tym update'cie. Nie podoba mi się to. Mam nadzieję, że mi się genie wykrzaczy w pewnym momencie. A tak też może być, niestety. They say that the Iris network is behind all of this. I wouldn't be surprised. Come on, Fudge. We've got the Alpha sections to protect us. Ah, z jednej strony tak. Hello. Witaj. Przyszła się zaciągnąć. Ha, ha, ha. Postawmy sprawę jasno, ślicznotko. Armia Hiliańska jeszcze nie ma oddziału skrzatów. Zagrożenie ze strony Doms to nie przelewki. Przygotowujemy jakąś większą ofensywę, której tylko patrzeć. A tak na Hilis? Możliwe. Okej. Okay. Możliwe. Tutaj ogólnie w tym mieście jest masa sekretów. If I remember correctly. I warto tutaj się po prostu porozglądać. Także mówię, przygotujcie sobie coś do jedzenia. Chyba, że macie już coś do jedzenia, oglądacie to jedząc coś do smacznego. Bo my tutaj się trochę po tym mieście pobujamy. Dzień dobry, tu można wejść. Podziemne koszary oddziałów Alfa. Już tu nie można przejść. Would you look at that? Can't even go where we want to. Thanks for nothing, Alpha Sections.
Airways sections, ale... No, I'm not really hungry right now. Jak się objęło zdjęcie? There we go. Arachnis viridis. Identified, dated, filed. Nice. Tu oczywiście będziemy mogli przejść później, albo się przechodzi tutaj z drugiej strony. Nie pamiętam dokładnie. Ale chciałem wam pokazać, że tutaj coś jest jednak mimo wszystko. Więc no. Halo, halo, dzień dobry. Tam jeszcze pójdziemy. Zresztą mamy dużo kasy. Tam jest nasz Barracuda, do którego mamy się wybrać, ale to oczywiście za chwilę. Ty jesteś orłem, albo jastrząbem, albo czymkolwiek takim, sokołem. Okay, it's filed. Good luck for the rest. Taki, a spoko, jakiś koleś sobie stoi, wygląda jak orzeł. Zrobił zdjęcie. A czy ja mogę zrobić tobie zdjęcie, o kolego? Tajemnica obrony, materia organiczna, emisja ciepła. Okej, okay, to wszędzie są ludzie. Nie mam sobie zdjęcia robić. Ja mogę z tobą porozmawiać? Dzień dobry. Ten napełła śpiąca bezpiecznie w swojej muszli. Aha, okej. Okay. To jest to hasło, którego mamy uczyć, ale to nie to w barze, nie tutaj. Witam. Zajmijmy się interesami. Proszę o włożenie karty kredytowej do dekodera. Zajmijmy identyfikacji konta. Taki mi głos tutaj tu. Cool. Hello. Chce pani prenumerować gazetę? Spójrzmy. Mogę zaproponować. Jeden, Trybunę Hiliańską. Coś dla dobrze poinformowanego obywatela. Dwa, Przewodnik Hiliański. Promocje, upusty, porady. Wszystkie prenumeraty kosztują 50 jednostek rocznie. Poproszę oba. Przewodnik Hiliański. Proszę bardzo. Jakie lubię głosy robić, to... Okej, okay, już kompletnie inny głos, jeżeli ja ci dałem. Oh fuck. Tybuna? Oczywiście. It's okay. You're registered. Stałem się... O, widać, te osiągnięcia widać. O, proszę bardzo. Nie wiem, czy było widać osiągnięcia na poprzednich filmach. Teraz nagle osiągnięcia widać na nagraniu. Congratulations. You have chosen to subscribe to the Hylian Word for the informed citizen. Ups, sorry. Gdzie są te? Właśnie. Congratulations. Aha, to było granie dalej, dobra. Boże, okej. Okay. To warto zasubskrybować sobie, ponieważ tutaj dostajemy fajne informacje po prostu jak latamy po świecie. Nie mówię, tak po prostu warto. O, cześć, 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 kolego, ty dostajesz fotkę, jakiej mało. Okej. Walrus Sapiens. The inventory is coming along. Thanks again. Nice, 20 komy na koncie prawie. Panie, na początku nie mieliśmy w ogóle z czego zapłacić czegokolwiek. Dejo. Okej, tu mamy nasz ten, tu mamy naszą fontannę. O, tam jest bardzo fajna osoba, którą musimy odwiedzić. No i też omijamy trochę no, fabuły o tego, co się dzieje w świecie i ogólnie. O, dzień nastał w ogóle, ale ładnie. Więc po prostu warto to sobie zasubować. Tak samo jak mnie! Siemano. Cześć, Nori. Hej, Jade, głodna? Pamiętaj, jestem... A pamiętaj proszę o włożeniu karty dekodera. Co my tu mamy? Perła 3000! Holy fuck! Bierzemy to. Kupiono od Nori. Spoko, co my tu jeszcze mamy? O, więcej zdrowia, panie! Of course! Ile jest to dużo, może być maksymalnie? Nie mam pojęcia, ale bardzo dużo. 300 za tej babce. Kupujemy wszystko oczywiście, tak jak mówiłem zawsze, a to się odnawia. Okej, okay, to myślałem, że to się kończy. To nie, to nie będziemy tego kupować. Kupimy jeszcze, żeby mieć 8. Ja lubię rzeczy, ja mam pożyście. There we go, Cox. No, także jak potrzebujecie zdrowia, to w tym miejscu macie. Nora, to ty jesteś człowiekiem, prawda? Tak. Jade. If you don't give me some of those PA ones, I'll be a burden to you.
Jak nie zapniesz swojej świńskiej jadaczki. Tam widzicie, mamy drzwi na klucz, którego jeszcze nie mamy. Tam mamy drzwi na kolejny klucz, którego jeszcze nie mamy. I nie możemy w ogóle przejść tutaj. O, a szkoda. A wielka szkoda. W ogóle widziałem tutaj... Ale mi się ziewnie. Ziewnie mi się. Drzwi, ale tu też się do tej drzwi nie dostanę. A shit, no tak, nie mam jeszcze tej karty. God damn. No cóż, skądś musimy ją dostać, ale gdzie? Nie pamiętam. Czy ją się znajduje, czy ją się dostaje. No clue. Dużo też do roboty mamy w tym, w... W barze. Czy to irisjanizm? Chwila, moment. Już wiem. Sprzedajesz porcelanę łazienkową. Może to przemyślę. Okej, okay, to oczywiście nie on. Bo osoba, która zrozumie to, co jej mówimy, jest tutaj. A ja wiem, że ciebie suszy. Ja wiem. Także tak, cała ta sekcja będzie w przyszłości odblokowana. Tu są kolejne drzwi na klucz, którego jeszcze nie mamy, jak widzicie. Yep. I my tego klucza nie mamy. Gościu, patrzcie, jak on idzie. Oj, trochę się spędziło w barze. I tu powinna grać nuta o nazwie Propaganda, więc zobaczymy. Propaganda, du. Propaganda. Zobaczymy. Hi, Mo. Hi, Jade. Mhm. Propaganda. No patrz. There we go. Taurus sapiens. Perfect. I'll add it to the list. Jeszcze dwie kreaturki, będziemy mieli wszystko. Tu gości śpi na barze. Propaganda. To jest zabrana ta. Karcharodon sapiens. It's going very well. Good hunting. Jeszcze jedna kreatura, będziemy mieli kolejną pełkę do naszej dyspozycji. Ile w ogóle mamy tych pereł? Jak to się sprawdzało? 8 pereł mamy, tak? No dobra. Czy coś tutaj jest? To ogólnie właśnie, ta maszynka była i tu się też wpisuje kod. Basically. I w tych maszynkach, gdzie się wpisuje kod, to... Ogólnie pamiętam, że do tej maszynki wpisywało się kod, który można było znaleźć na internecie na stronie Beyond Good and Evil jeszcze kiedyś dawno. W jakiś tam sposób, ale... Ten kod potem został zastosowany, i nie można było po prostu tej perły zdobyć, chyba jedyna perła w grze, której nie można było zdobyć i dalej się nie da w wersji klasycznej. Jeżeli pamiętam, że mogę jakieś tylko patrzeć jakieś wejść, po prostu modyfikacje. W każdym bądź razie, nie mam pojęcia, jakie są kody teraz, czy w ogóle jakiekolwiek kody są. Może jest taki sam kod, który był kiedyś i nagle działa w tym. Ale tak czy siak, tutaj mamy kod i kod mamy też... do wpisania właśnie tam na Czarnej Wyspie, jakbyśmy byli, jak pamiętacie. Więc w przyszłości, jak na przykład będziemy brakowało PL, no to będziemy wiedzieć, gdzie jej szukać, basically. I to powiem wam więcej, tutaj mamy fajny kod. J9D4, poczekajcie, tylko coś to zapiszę. J9D4. I ogólnie trzeba tak właśnie ten kod zobaczyć, bo jak do niego podejdziemy, do tego typa, to on ten kod... zakrywa, bo to jest kod do jego apartamentu czy tam czegoś. Idziemy sobie tam w sumie najpierw. I to było... To jest tutaj? Nie, tu jest otwarte normalnie. Nie, te drzwi już mam, okej. Okay. Halo? W czym mogę pomóc? Chyba w niczym. Chociaż... Weź tę kartkę ode mnie, dobrze? Co to jest? Kod do jednego z oddziałów... Sejfów oddziałów Alfa, w którym trzymają dobra skradzione Hylianom. Wiesz, gdzie jest ten sejf? W szopie! Sklep fontanny, po prawej stronie. Ja tylko chciałem mieć za co nakarmić rodzinę. I powinienem był go tego brać. Zanim w ogóle zdołałem go użyć, już byłem sam. Zabrali mi wszystkich i wywieźli. Nie jesteś sam, bądź dzielny. Damn. I sobie zapytam, te kody są randomowe, przynajmniej kiedyś były. Albo było po prostu kilka.
O, to jest chyba tutaj, gdzie musimy wpisać J. 9. D4. Shitman. Kolejny kod tego nie mamy, nie? A może tu? Okej, okay, zobaczmy. J. 9. 9. D. 4. Nice. Perełka. Łup Rufusa. Sorry, Rufus. I may seem a little pushy, but Hillis needs this more than you do. No, mają żeśmy typa okradli, tak dosłownie. Inaczej tego się nie da nazwać. Okradliśmy chłopa. Tu nie mamy kodu. Okej. Okay. No dobra, tu na razie chyba tyle. Zanim pójdziemy do tego typiarza, to tu mamy jeszcze coś ciekawego. Hej, Francis. O, dostałem ten. Ukończyłem jakieś wyzwanie, spoko. Hej, Jay, zagramy partyjkę. Opowiesz, jakie są reguły? Znaczy, wiem, jakie są reguły. Teraz ją wytłumaczę. Mówią, że jesteś najlepszy. Boże, mówię, że jesteś najlepszy. I lepiej im wierzyć. Nikt nie jest tyle głupi, żeby obstawiać przeciw mnie. Zakład? No, oczywiście. Gram także dla samej gry, ale to nie to samo. Jaki jest zakład? Gramy o 100 jednostek. Jak wygrasz, masz 200. A za 1000 jednostek postawię jedną moją szczęśliwą perłę. Wielu próbowało, ale wciąż mam moją perełkę. No niech ci będzie. Niech wygra najlepszy. Trening. Gra polega na tym, że musimy wszystkie krążki to jakby na sobie przeciwnika przerzucić. Na tym polega gra. Ja zawsze myślę, że to piosenka leci N-word. Słuchajcie się. Teraz słyszeliście? Bo to dziwne. I tak, są dwie rundy ogólnie. To można bardzo szybko wygrać. Jak się wie, co robić. Jak widzicie, to jest chyba łatwiejsze niż było wcześniej. Dobra, gramy. Let's go. Jak pamiętacie, w oryginalnej serii była właśnie... There we go. Był odcinek właśnie z... i na miniaturze była ta gierka, nazywała się odcinek Bajowe Gierki. I ja nie wybieram ogólnie krążki tym jeszcze, Amka wybiera za mnie. Ja jestem w tej samej kolejności za każdym razem, także warto pamiętać, które krążki są po kolei, nie? Dobra, winner chicken dinner, do widzenia. Easy. Boże, jakie to było łatwe. A kiedyś było takie trudne, co jest? Zwycięstwo, mamy 10 pereł. Sukces. Dobra, więc po żądalu, tu mamy zrobione wszystko. Więc chyba możemy kontynuować. O, właśnie, to w ogóle jest rekord tych wyścigów. Wyścig trzeci, wyścig czwarty. I jak zobaczycie, w pierwszym właśnie ten Rufus, który tam siedzi, ma rekord, a na drugim mamy rekord my, pisze Jade. To jest fajny detal. Zapiszemy sobie grę, aby mi grę wykrzaczyło, bo na misji, którą teraz będziemy mieli, wykrzaczyło mi ostatnio grę na wersji klasycznej. Nie chciałbym, żeby to się powtórzyło. Bardzo bym nie chciał. Także no. Lecimy do tego Pipersa. Siema, typiarzu. Witaj, Pipers. Taka mała dziewczynka w tej spelunie. Ta woń. Hodujesz pesiaki blisko oceanu. Jeśli chcesz spróbować szczęścia w grze w trzykokrosy, stój najpierw karty do dekodera. Mogę z tobą zagrać? A ile chcesz przegrać? 200. Let's go. Ja się nie boję. Ups. Tutaj. Yeah. Yeah, baby. Elegancko. Przegrałeś, typiarzu. O, kolejne wyzwanie ukończone, panie. Cenna perła, śpiąca bezpiecznie w swojej muszli, jest tylko zabawką prądu. Ty, jesteś ci perły. To obstawiaj.
O-o. Będzie cięższe? Nie, zdecydowanie nie. To jest, nie wiem, dla noobów? Widzicie, że tutaj. Kolejne wyzwanie ukończone. I suggest you take a look at it. Well done, Yeet. God damn it, kolejny kod. Cheat main. Okej. D7 kurwa G5. There we go. Dobrze. Okej, to będziemy mieli do tego pokoju teraz. Hello. A ładnie, trzeba to wpisywać. Będzie dużo ogólnie kodów w grze, które będziemy musieli wpisywać, także przeszykujcie się na to. Yeah, baby. Open up. Stara szafka. No w tym pokoju wiele nie ma. Poza właśnie tą mityczną, starą szafką. Tadam. Kryjówka Iris. Tak jest. Nie potrzebuję w sobie tych kodów, nie potrzebuję, po co je zapisywałem. Halo, dzień dobry. Przyszłam. Friends, allow me to introduce you to Jade, our new agent. I was hoping you'd make it. Come closer. This is May, editing and distribution of our newspaper, Iris. Nino, radio operator, transmissions, and tireless poster sticker. Hey. On these screens, you can see the majority of our correspondents. They operate all over the universe from more than 13 different systems. Mm. You already know Peepers. It was his idea to offer you the job. He knew you would complete the test successfully. You'd have to be blind not to see it. The kid's bursting with talent. Now listen up, Jade. The events are gaining momentum. Adam's bomb has exploded in the canal. Obviously, the Alpha sections have sealed off the sector. They've embarked everyone there. To take care of them, right? No hospital has received any victims, Jade. Hmm. The governor of Hillis contacted us as soon as she heard the news. She's willing to help us, but her HQ is under surveillance. You could help us to save these people, Jade. Nino, give us a brief on the situation. Here's what we know. The victims are kidnapped by Alpha Section agents. They are then taken to the Neutropils factory. Shuttles are then used to take them to the old slaughterhouses. And from there, they are loaded into military cruisers headed for the moon. We don't know what they're forced to suffer. None of our agents have ever returned from these cursed places. 4 days ago, we lost contact with Double H in the Neutropils factory. He was our best agent. And friend. Mm. Double H was supposed to have brought back proof of the Dom's traffic. His last photos are terrifying. A spirit eater. We need someone to take over the mission, Jade. You can refuse. Continue. Hmm. We need proof. One, you get inside the Neutropils factory. Two, you take pictures of the Alpha sections and their victims. You'll be in constant contact with May. She'll broadcast your photos as quickly as she receives them. People must know the truth. Yeah, I'd like to know too. Like, who's actually telling the truth in all of this? Here's an official city pass. We got it thanks to the governor. It will open certain doors for you. Good luck. Ty mi dajesz przepustkę. Cool. Jade, I burned an M-disc for you, if you want it. I put it over there. Everything is explained in detail. Okej, okay, ja muszę zrobić zdjęcie May, bo nie wiem czym ona jest, ale chciałem się jej przyjrzeć. I faktycznie widać na niej, że ma sierść, nie? W ogóle ona żyje? Halo? To trochę się... Czemu ona w ogóle jest? Felis Sapiens. Splendid picture. I to jest ostatnia kreaturka, którą potrzebowaliśmy? Okej, yep. Roll of film is finished. Nice. Good. I'll transfer a pearl to you, Jade. And I'll recharge your film. Thank you very much. 11 pereł, super. Tak, May właśnie mówię, że się pozmieniała fajnie. Fajnie ona wygląda. Okej, okay, co my tutaj mamy? Nie chciałem z nią rozmawiać, chciałem dysk wziąć. Perła i prądy. Musimy ten dysk otworzyć sobie. There we go.
Operacja Wolność. The Alpha sections have deceived us. Since the beginning of the war, they have been controlled by the Doms and profit from the general chaos to kidnap innocent people. Thanks to Double H, we now know where the victims are taken to on Hillis. 1. The Nutripills factory. 2. The old slaughterhouse in the shuttles. 3. The moon in a cargo cruiser. We must put an end to this nightmare. Every proof we can find relating to this conspiracy will bring us more and more support from the people. A general uprising would allow us to overthrow the Alpha sections and save thousands of innocent lives. If the revolt spreads, we may be able to end this war. Mm-hmm. But we need photographic evidence to find out exactly what's going on at the factory. Photos of the victims. Photos of the Alpha sections without their helmets on to know who they really are. Hmm. That's where you come in, Jade. You take over Double H's mission. Here's his last report. Dzień pokazowy 2H. I am in the Forbidden Zone. 1930. I can see the shuttles coming and going from the upper platform. 2003. I have succeeded in penetrating into the factory. 2050. I'm exhausted. I must have swam almost 2 miles. 2110. I'm inside. That's it. I can see the black cases. A noise. Hey, what the? Apparently, they've trained a Reaper. The presence of this animal along with the Sigma rays are the proof of the presence of a Spirit Eater. These are his last shots. We've had nothing else for the last 4 days. Radio silence. Double H was our best reporter. He's done a lot for us. Thanks to him, the Iris Network was able to get in contact with the governor of Hillis. The governor is radically opposed to the Alpha sections and their methods, but she must not be found out. She's willing to help us if, on our side, we let the truth be known, and if more and more Hillians trust the Iris Network. If you find a door like this one, photograph it and send the picture to the governor. Her team of experts will try to find the code. We're counting on you, Jade. Be careful, Han. No, powiem szczerze, grubo. Naprawdę grubo. No i właśnie, oni ciągle są w hełmach, nie? To jest podejrzane. To jest bardzo podejrzane. Okay, thank you very much, guys. I will be off. Jade, you'll have to pick a code name to sign your articles with. Shawnee. Shawnee. Tak, dużo pamiętałem. A czemu tak powiedziała? Ponieważ się pamiętacie na samym początku gry, jak ten właśnie potwór nam coś maglował w głowie, to ten potwór właśnie, ten potwór Doms mówi do nas Shawnee. Dlatego właśnie... Dlatego właśnie mówił do nas, nazywaliśmy się Shawnee. Jak w Santorini jest Shawnee, to tutaj jest Shawnee. Okejo, no ale teraz przepustkę, możemy iść, pozwiedzać trochę jeszcze więcej miasta. So we will. Żeby mieć to wszystko, wiecie, z głowy ogarnięte. I jest jeden sklep, który mnie turbo interesuje, do którego chcę iść. Tu nie możemy jeszcze przejść. Tak, bo nie mamy klucza z jakimś znaczkiem, tylko mamy po prostu przepustkę do miasta. Więc, jeżeli się nie mylę, będziemy mogli sobie przejść normalnie teraz tutaj. Yes, baby! Super. I... okej, nie tutaj. A tutaj coś jest? Bodajże nie. Okej. Ale musimy iść do tych drzwi, o których gości nam mówił, czyli do tych właśnie. Tak, jest. Na prawo od fontanny, tutaj. Ten taki najebus pijany, nie? Tutaj właśnie. Tranzyt. Tu musimy iść. Protected district is what they call it. They let everything go to the dogs. In any case, there's a passage. We can sneak through. Hell yes. And we will. Jak się kłóca w tej grze? There we go. O. Że musimy iść sami, bo nas za nami pojedzie, niestety nie pójdzie, bo jest... chciałby to ująć... za gruby, no. Tutaj przejdziemy jeszcze. Opla! No, nie masz wyjścia zbytnio, wiesz? Drugi kolego. Ta skrzynka, jak się rozwala, ma inny dźwięk. Niż było w oryginale. Jestem przekonany, ktoś się może sprawdzić. Oh shit, man! What? Ej, pomału. Ja nie wiem, czy ktoś tak nie pominąłem.
No to mi się tak spadło. No bo ona ogólnie Jade wskakuje i zeskakuje sama, nie? To jest trochę problem. Mamy perłę. I właśnie na tej sekcji, jeżeli pamiętam dobrze, skraszowała mi gra ostatnio, ale teraz widzę, że powinno być wszystko ok. Co musimy tu zrobić? Musimy się dostać właśnie do tej perły. To jest ten cały labirynt laserów. Labirynt tutaj właśnie widzicie, jak to się kurwa nazywa, linia, ale... O! No... Ty, no ona no, sobie po prostu nazywa linia, w sensie my to mówi linia, bo... Prasa na przykład właśnie pracuje się na takiej linii. What ty, w życiu, widzieliście to? Nie no, profesjonal ja teraz rozegrałem, nie ma co. Ahu! Dopiero mówiłem, że profesjonal jest, zdążyłem wstać. Ups. Dobra, to tędy w takim razie? Nie, czy ja po prostu doszedłem w to samo miejsce, gdzie byłem przed chwilą. Halo, halo, halo. Dobra. Teraz kucnij sobie, Jade. Dobrze, okej. Okay. Czy ja po prostu skręciłem źle? Bo ja mam się dostać gdzie? Teraz panie zobaczę. Teraz sobie... zrobiłem ten sam błąd, co przed chwilą. Goddammit. Nic się nie nauczyłem. Gdzie to jest? To jest tam? No dobra, to jak na moje i tak musimy tędy iść. O! I... Teraz pytanie, tutaj czy... Czy nie tutaj? Czy na przykład tu na dół mamy zejść? Nie, bo to nas nie zaprowadzi kompletnie nigdzie. Z tego co widzę, więc wydaje mi się, że musimy iść po prostu wyżej. I guess. Więc chodźmy wyżej. I zobaczmy co tutaj się dzieje. O! I to by było chyba... Gdyby to było blokowane, to byśmy byli w domu, ale to nie jest niestety to. Musimy dostać się na tamto, czyli idziemy dobrze. Cox. Idziemy dobrze, bo musimy się na tą linię dostać. Po angielsku to jest conveyor belt. O, do powiedzenia. Linia ruchu? Ja mam powiedzieć, jak to się nazywa po polsku, tak typowo. Szybko! Szybko! Dobrze. Tak, teraz będziemy dobrze iść, okej. Okej, okej, okej. Alright, alright, alright. Szybko, szybko. Szybko, szybko, Jade, bo to się za źle skończy dla nas. Dla nas obu, wyobraź sobie. Dobrze, okej. No i jesteśmy w domu, panie i panowie. Udało się to przejść. Bez żadnych tutaj przeszkód, tak naprawdę. I mamy naszą perełkę. Dzień dobry. Poproszę. Odebrano oddział Alfa. No tylko chodzimy i kradniemy. Tak typowo. Okej, okay, gdzie to nas wypluje teraz? Hello. There was some kind of weird traffic going on with some cases and a pearl. Nice. Czyli nam się udało zrobić to, czego gościa by się nie udało zrobić, basically, więc... Jesteśmy lepsi. Lepiej wytrenowani i wszystko. No, nie przejmujcie się. Spoko, nic tam nie było. What the hell is this? Nie wiem, czy te książki tu były wcześniej, czy nie. Tak całkowicie szczerze. Dobra, tu jest sklep, który nas interesuje bardzo. Zobaczycie dlaczego. Sklep Ming Tzu, właśnie. To jest ważny sklep. Znaczy ważny. Zobaczycie, o co mi chodzi. O, właśnie. Tutaj mamy jakieś ulepszenia. Perłę. Właśnie zbierałem pieniądze właśnie głównie jeśli chodzi o ten sklep, bo tu mamy naprawdę dużo rzeczy, które kupimy sobie już teraz, które pomogą nam po prostu wręcz niesamowicie, to mam do powiedzenia. Okej, okay. Co my tutaj mamy? Mamy tutaj sklep chyba normalny. Tu możemy zapisać sobie grę. Co tu w ogóle, co tu? Aha, to jest znowu jakiś customization. Aparat, ale co ten aparat mi da? Daijo. A czy mogę moją tą pałkę, którą biję, zmienić? Strój Jade. Ty, to ja bym sobie zapisał grę w sumie i zobaczył. Zobaczył, jak to wygląda tutaj wszystko. Tak, zapis gry, poproszę. Zapisz mi grę. Jak mi się nie spodoba, to po prostu wczytam sobie grę, nie? Zobaczymy, co to jest. To mnie interesuje, co to jest? Tak, to jest. To jest nowy kijek do bicia, okej.
I teraz tego nie wykorzystam. A weźmy aparat w takim razie. Zobaczmy ten aparat. Staromodny aparat. I ciuchy, które na razie mnie nie interesują kompletnie. Co widzę ten aparat? Czy po prostu jakiś zajebiście wielki zoom? Nie wiem, ale wiem, że nie mogę teraz bić z tego i tak, także... No, trochę lipa. Czy to jest coś, czemu mogę zrobić zdjęcie? Odsuń się, Paige, bo nie mogę zrobić zdjęcia. O, mogę, okej. Okay. Koi Kumo... Kumonryu. Boże, Kumonryu. No idzie świetnie, żebyś wiedziała. Okej. Okay. Halo, dzień dobry. Witaj, Mingcu. Witam panią. Jeśli chce pani coś kupić, będę musiał prosić o pani numer konta, jeśli łaska. Okej, okay, teraz możemy tu podejść. Mamy tak zestaw naprawczy. Mamy dodatkowe serduszko. Wykrywacz zwierząt, perła. Wykrywacz pereł i super atak wzmocniony za 2000. Kupujemy wszystko, jeżeli będzie nas stać na wszystko. Na pewno wykrywacz zwierząt. Na pewno wszystkie wykrywacze chcę kupić. Wykrywacz zwierząt i wykrywacz pereł. To bardzo bym chciał właśnie kupić. Wykrywacz zwierząt. Let's go. Wykrywa wszystkie obecne zwierzęta. Tak, jest. Wykrywacz pereł. Jeśli łaska. Brawo, Yeet. Brawo, Yeet. No i nas stać w takim razie. Zajebiście. Bierzemy tą pełę. Będziemy mieli kolejną pełę na naszej dyspozycji. Już 13. Super, bo wydaliśmy trochę wcześniej. No i super atak wzmocniony. Dlaczego nie? Nice. Podczas powietrznej fazy super ataku. Okej, okay. I czy ja mnie stać w ogóle na ten strój? Ile ten strój by tutaj kosztował od da Jade? Okay. No dobra, zobaczmy jak ona będzie wyglądać, w jakimś tam stroju. Styl proto-retro ze spokojniejszych czasów, gdy Sally, to znaczy Jade, opiekowała się sierotami do tajni morskiej. Sally? Ona miała Sally na imię wcześniej? Tu jest lore, panie i panowie. Halo, halo, tu jest lore. Okej, okay, to w takim razie, skoro to mamy, no to chyba trzeba będzie się przebrać. Tylko jakie mam ją przebrać? Jade, ale... Okej. Okay. Sak. Kolejna strona. Hiliański strój Jade, który ma na sobie. Strój retro Jade. Czy to jest nawiązanie do czegoś, o czym ja nie wiem? Będę musiał to zobaczyć. Na kolejną stronę. Naładowane Daijo. Okej. Okay. Wyzwanie. What the hell? Ej, ja nie wiem o co chodzi. Potrzebujesz awans. Potrzebujesz units, panie, co ja dzisiaj ten porobiłem w tej grze, Jezus Maria. No ale okej, okay, mamy nasze wykrywacze kupione. Wykrywacze zwierząt i wszystkiego. Wykrycie 17 na mapie, 0 na tym piętrze. Holy fuck, 2 mapie, 0 na tym piętrze. Czytniki, 3 na mapie, 0 na tym piętrze. Okej, okay, pójdziemy sobie zapisać grę w takim razie. Bo tu na razie mamy wszystko zrobione. Bo to nie jest zapis gry. Tu jest zapis gry. Także... Wow! Czyli tam u Page'a... Nie, u małego jeszcze jest do kupienia, tak? Bo teraz w ogóle pieniędzy nie mamy, więc... Wysukaliśmy się z pieniędzy, ale kupiliśmy wszystko, co chcieliśmy kupić. Oprócz tego oczywiście PA1, który musimy kupić no, w przyszłości. A jak na razie, dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Czuję się, bym był na jakiejś, nie wiem, terapii, czy w spa, w jakiejś saunie. Taka muzyka tutaj leci. Cóż, dziękuję za oglądanie. Zapraszam na kolejne odcinki. Trzymajcie się, moi drodzy, na razie, cześć i pa, pa.